Elo, elo, z tej strony Kapitan Blad i dzisiaj robimy sobie, gramy w Payday 2. Ze mną jest Hadesiak, Maty i Admiros. Siemanko. Ostatnio próbowaliśmy zrobić misję The Big Bang i znowu nam się nie udało. Tym razem wszystko mam już zaplanowane. Ogólnie rzecz biorąc, zmiana jest taka, że Maty sobie wziął amunicję dodatkową, to bardziej zainwestował w amunicję. Hadesiak też ma amunicję, ja nadal mam te apteczki. Po prostu każdy będzie teraz pilnować żyć swoich, więc nie ma szansy, żeby coś się nie powiodło. I teraz tak. Plan jest taki, czyli tak, wy wchodzicie od razu, ogarniecie tych, no. W sumie nie, jak nie musicie tych zakładników ogarniać, bo i tak to oni się wszyscy ten, szukacie od razu, co robicie, to szukacie, szukacie Kompa. Tego pokoju service roomu, Hadesiak wysadza service room, jedna osoba, czyli admin, czyli kto tak, kto chce naciskać komputerek, ten w service roomie? Ja. Dobra, Admiros naciska cały czas, non-stop, ten komputerek w service roomie. Tymczasem reszta chodzi po wszystkich komputerach i patrzy, czy kiedy Admirosek tam sobie wpisuje cały czas ten komputerek w service roomie, coś się wyświetla na ekranie. Jeśli wyświetla się na ekranie taki alarm plus komputerek pika, popatrzcie w monitor. Będzie widać, że komputerek pika. To znaczy, że to jest ten komputer i ten komputer trzeba skakować. Załapaliście? Tak. Dobra, tymczasem ja pójdę sobie na dach tego i zajmę się dźwigiem, żeby zrzucić po prostu ultra drillam. Dobra? Każdy wie, ogarnia? Tak. Dobra, no to zaczynamy. I tak będzie co innego, ale... Oczywiście, zawsze tak jest. Plan jest, mam nadzieję, że się dostosujecie do niego. Jasne. Robimy rozpierduchę, no i tyle. No. Halo, proszę zaprzestać swoich czynności. Ręce do góry! Dobra, ja od razu biegnę na dach. To za dużo przydzieli. Może się oberwało. Jak się gra ścięła. No niestety to czasami tak bywa, co nie? Dobra, gdzie jest ten super pokoik? Nie wiem, zipa idę zamontować. Szukajcie pokoiku już. Cały czas chyba jest. Na dole gdzieś? Tu mam. Nie, tu no, jest. No, ale HDK mam też. Łatwiej byłoby karty znaleźć szczerze, ale... Na górze, okej. Okay. No i wysadzajcie ten, wysadzajcie. A ja to mogłem piłą wziąć, wiesz, buddy? To dawaj piłą, bo oszczędzisz ładunki. No już dwa podsadziłem ładunki. To nie, to już jak dwa podsadziłeś, to nie. Ale na przyszłość, jak możesz piłą, to użyj tak. Piły. To ładunki się przydadzą na kraty. Ale wtedy. Się teleportował. Tak. Dobra, Admiros, klikaj. Tak, ja już tu sobie będę się, tu się rozgoszczę. Ale też wam to ścinasz już czasami? Klikać? Już klikać? Tak, klikaj, tak, klikaj. Tak, klikaj i reszta niech siedzi przy komputerkach i patrzy, czy jakiś komputerek pika i coś jeden, na odbierze się w sieci. Teraz. I zobaczcie, czy mamy coś dwa komputerki do wyboru. Nie, jeden. Są to dwa miejsca, gdzie są komputerki. Klikaj, jeden. Naciśnij. Jest tylko jeden komputerek. Tak, jeszcze pika. Wyświetla się to, co tam u Admirosa, tylko że na czerwono. No to jak pika, pika? Pika. No to jest. To biorę. Ale farci. Jak skakujecie komputer, to od razu idźcie hakować tą macie następną część. Macie już komputer? Connect. Macie już? Tak. Dobra. Dobra. Ja już nie klikam. Brakuje. Muszę tu stać, czy nie? Nie musisz. Okej, okay, to stwierdzę. Idźcie już do Admirosa. Jak tylko się skakuje system, to od razu zajmijcie się hakowaniem głównych drzwi. No dobra. Dobra, no, gdzie macie? Te timelock zacznijcie bronić. Poszedł. Poszedł timelock, dobra. Drabiną jest. Tu są na górze? Kurde. Co to jest za drabina? Dobra, no to, kto miał ładunki? Ja. Będzie trzeba pójść, pamiętasz, że Hadesiak jak misję na dachu? Trzeba musisz tam pójść i ta, zrobić to, co wtedy. A, okej, okay, to ja. Ja nie niestety posłaniem z góry, bo na razie muszę tu stać, muszę ogarniać tego. Każdym idziesz, podsadzasz tam, jeśli się da piłą, to piłą zrób, to będzie szybciej. Dobra, poszło. Dobra, wbijaj i hakuj to. Hakuj, ja nie mam ulepszonej piły, to jest najgorsze, wiesz? Aha, no to trudno. No ale jak amunicja będzie, to... Dobra, ja wrzucam świnie, przenieście świnie od razu, przenieście świnie, dobra?
Ati. O kurde, bulldozer. Ati, bulldozer. Rzucam, rzut, rzut świni. Świnia rzut. No bo go nie widziałem wcześniej. Ogarniacie jest na dole? Wyjściu. Wyciągam kabelki. Nie, dobra. Nie ogarniamy. Admiros, bulldozer do ciebie idzie. No wiem! Dlaczego go nie zabiłeś? Teraz słuchaj. Wiesz jak skankowane? Dwóch tam tak, nie tak, tak, tak. To zbadamy z dachu. Bo się schowałeś. Właśnie biegnę mi tam pomóc, nie? Aha. Mati, podniesiesz Matiego, Admiros? Podniosę, ja sam umrę. Jeo. Co tu się dzieje? To tak, pamiętacie o technice brania apteczek? Pewnie. To dobrze. Jest to? Najpierw to... Ja to bym... A, wy... Dobra, wy żyjecie już. Tak, żyję, wszyscy żyją. Dobra, ktoś włączy, niech włączy timelocka. Oh fuck! Powiedzmy, że jestem odcięty od was, ale nie zginę. Pamiętaj, Marty, że nie jestem od zabijania buldożerów, ja tam sobie trzymam się z tyłu trochę. No, ale tak się trzymałeś, jak ja wylazłem, to miałem dwóch. Dobra. Ej, a jak działa ta umiejętność Admiro, że się leczą ludzie, jak w pobliżu jest apteczka? Oj, wiesz co? Nie wiem, muszę to przeczytać dokładniej. Kurdełem. Nie ma się za czym schować nawet. No, nie ma tu się za czym schować. Teraz mam do dupy taki ten. Teraz jest gorsza miejscówka do obrony, ale czekamy. My nie kupiliśmy tutaj amunicji nigdzie, nie? Tak. To słabo. A nie, tu nie, będzie, amunicja będzie później. Dlatego jedną amunicję Mati może rozłożyć na upartego. Coś ona a może lepiej zostawiam. A ja mam tylko te podwójne, a nie 50% więcej. O kurde, zaciąłem się, przepraszam. Kurde, zaciąłem się, przepraszam. Admiro, z góry mi podniesiesz? Ja cię próbuję. Nie musisz, Hadysiak. Jak Admiro może podnosić, to nie ma sensu ten. Ja tam, wziąć. To tak, każdy na środku jest ten system naprawczy. Każdy będzie musiał wziąć jedną sztukę tego systemu naprawczego. Musimy się tam przedostać. Najpierw. Musimy podejść, no. O, fuck. O kurde. Nie. To nie są, no to tak. Aha, dobra, ej, co się wydarzyło? Aha. Ja nie mam amunicji, wiecie? Gdzieś ten, Mati rozłożył. Nie rozkładałem jeszcze. Nie rozłożyłeś? To rozłóż. Ja mogę do ciebie krzyczeć? Jakoś jak się krzyczy? FM. A nie mogłem krzyczeć na ciebie. Dobra, ja się podniosę. Ja też się podniosę. Dobra, jak tu przyszedłem, nie? Dobra. Ile tych Admiro spadnieć? Zero. Właściwie jedno. Masz tu apteczkę. Dobra, jest amunicja. Ale flash. No, też dostałem flashem. Wezmę tą swoją z tego potrzebna. Każdy wziął system naprawczy? Admiro ja się ma system naprawczego. Nie. Dobra, już biorę. A to, czekaj, a tam, dobra, system. Tam gdzie poprzednio. Umarłem, no tak. Hops. Mogę do tego tak sobie załatwić jeszcze? Dobra. Burzę dwóch. Masz Admiro się? Chcesz? Nie, pytam się, czy masz to już. Mam, wszystko już mamy. Dobra, jest dobrze. Nie ma, może kapitana jak nie będzie. To nie będziemy musieli z nim walczyć. Tak, swoją drogą. Co mówisz? Ile mam jeszcze czekać? To masz napisane na górze, popatrz. Tak, jeszcze. Dobra, każdy bierze bak i idziemy. Amunicję weźcie sobie, kto potrzebuje, bo nie wrócimy tutaj. Dobra, ja biorę. Pewnie. Amunicja zawsze spoko. Dobra, jest koniec fali, akurat na montowanie drilla. O, halo, na dół trzeba byłoby zejść. Nie, ten też chyba przejdziemy. Tutaj nie zabijajcie może, ogarniemy jakiegoś zakładnika sobie. Tego ogarniemy. Spróbuj go ogarnąć. Nie ruszę. Stop. Patrz, nie chcę się poddać, głupek. Dobra, chuj. Montujemy, dawać. Ja nie mogę chyba, nie? Wyłować wszelkiego pyłu na nich. Co możesz? Nie, no teoretycznie każdy może, tylko to trzeba mieć jakieś umiejętności pod to bardziej, co nie? Taki drill! No.
W ogóle tu na górze jest amunicja. Uwaga, Joker! Nie. Ty, Bloody, to jest... Tutaj jest jakieś pomieszczenie, wiesz? Gdzie jest pomieszczenie? Do mnie. Nie, bo ci nie tu, tu. Tu jest zamknięte jakieś pomieszczenie obok mnie. Gdzie ty jesteś, Olesiek? No tam dole ściany. A będzie to lepiej. A, tam, tam, no, tam spokojnie, tam będziemy zaraz iść, nie? A tutaj? A nie, tutaj to jakieś gówno jest, przecież nie istnieje, jest napisane. Możemy tu drilla sobie dla jaj zamontować, ale ogólnie to jest raczej gówno. A to zamontuję dla jaj. No, drilla sobie zamontować możemy, ale tak naprawdę to jest... Nic, nic poza ten. Tam prawdopodobnie niczego nie ma, więc nie ma co marnować piły i tak dalej, co nie? No tak, tak. To na górze jest amunicja tu ogólnie, nie? Tak, i tym razem robimy tak, że wszyscy trzej zostajemy na zewnątrz, Hadesiak, tylko Hadesiak wchodzi i Hadesiak wszystko otwiera z piły. I dopiero wtedy, kiedy Hadesiak wszystko otworzy, zajmiemy się ten, bo jak wejdziemy... Bo jak wejdziemy do środka... Co? Bo jak wejdziemy do środka, to jest problem potem. Pamiętaj, problem z ogarnięciem tego wszystkiego. Bulldozer jest przy mnie. No ale amunicję możesz ten... Ten Hadesiak ma swoją też amunicję, więc spoko. Ale ja mam na piłę. No, on ma na piłę, właśnie. Ty może nie musisz coś tam rozkładać do końca. No, pamiętaj, bo jak wejdziemy do sejfu, to oni nas otoczą i będzie dupa, co nie? Nie tak, będziemy tak, mogli się dostać. Nie mogliśmy wyjść. No, nie mogliśmy wyjść. Ale nie chodzi o to, żebyśmy nie mogli wyjść, tylko wiesz, trzeba to... To w pierwszej kolejności muszę otwierać ten... wszystkie drzwi. Mhm. Boże, wywaliłem się. Hadesiak, już do ciebie biegnę. Nie mogę cię... To ci... Nie wiem, może nie mam jednej umiejętności podnoszenia pomocy. Nie masz, nie tak... musisz mieć Inspire'a. No właśnie, nie wiem, czy nie, chyba nie mam go jednak. Myślałem, że zainwestowałem chyba Inspire'a. Ale ten no drugi właśnie wymaksowany, czy tylko pierwsza wersja? Wymaksowany chyba. Wymaksowany. A pierwsza wersja co daje? Nie wiem. Dobra. No i ten hał teraz mu przeszkadza ile czasu. No dobrze idzie, mamy dobra, 10. Lepiej, nie chcę wam nic mówić, ale jest dopiero 10 minut. A my już się włamujemy do sejfu, więc idę jest bardzo go dobry czas. Ale się ustawił, no co za kiep. Strzelam do niego, ale chyba nie mogę z niego trafić, co nie? No. Ile mamy tam? Na dole, buldożer, przy drillu. Dobra, idziemy na dół. Ej, dobra, bo tutaj roztegowują. Idzie do mnie. Nie. Ej, szybko, dobra, jedna osoba naprawia. Kto jeszcze ma naprawkę? Ja już nie mam. No to jest, oni nam to niszczą. Dobra, ja naprawiam. Osłoniecie mnie! Cześć, kiedy farming simulator? Kto? Nie wiem. Nie wiem. Aha, Whisper pewnie. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło, ale ktoś się odezwał. Może ktoś się na TSA włamał. Nie, wiesz co, Whisperem to robią, nie? To nie jest zablokowany. Jak pierwszy raz słyszę, ja też pierwszy raz słyszę. To jest coś takiego, że on ciebie nie słyszy, ale ty go słyszysz po prostu, o, nie? To za gówno. No to bez sensu. No i nie jest zablokowany, bo nigdy nikt nie wie. Podnieście mnie, mam szary ekran. Nie wiesz, jakie coś używa się. Ej, dlaczego ci nie leczysz, Admiros? Masz apteczki. Weź się, podłóż dużą apteczkę. Admiros, połóż dużą apteczkę i weź się wytegnuj całkowicie. Dobrze, spokojnie. Dobra, ja się chowam za tym. Ile razy ktoś padł, pamiętacie, liczycie? Raz wypadłem, chyba dwa, raz to... dwa. Nie, no znowu mi się czułość myszki zmieniła, ja tego nienawidzę. Po co, bo zminimalizowałem grę, to się zmienia czułość? Tak. A, Bloody, ja tamten pokój to był z kamerami, tak swoją drogą. A widzisz, czyli to było tylko jakbyś się na cicho to robił. No tak. Ale wiesz, tak dobrze wiedzieć. No. A, taka. Da się sprawdzić później kto dał Whispera? Tak z ciekawości. Tak, jest wszystko, spokojnie. Ej, naprawiaj to szybko. Ja naprawię. Ja... No dobra, naprawię. Poszedł. Kurde, słabo, bo jeszcze mamy jeden tego tylko, naprawiaczkę. Ale już się otworzy raczej. No tak.
No ale ostatnio bez tego, bez... W sumie bez problemu pykła teraz. Poczułbym jeszcze po amunicję tutaj na górze. A na górze jest amunicja, dobra, łapię. To chodź, buddy, bo ty... Dobra, idziemy. Wiesz, że nie masz dużo. I się tam kończy. To tak, jeszcze powtarzam raz. Safe się otwiera, wchodzi tylko Hadesiak z piłą, rozrobi wszystko i dopiero my obronimy cały czas na zewnątrz. Najpierw otwieram wszystkie drzwi, okay. Przede wszystkim. Tak, otwierasz drzwi najpierw. Potem zajmuje się skrytkami. Tak. A my tymczasem bronimy pozostałej ten reszty, czyli zewnątrz. 10 sekund. W międzyczasie dzwonimy, tak? W międzyczasie dzwonimy, tak. To jest formalność tak naprawdę, żeby ten autobus tam wbił, co nie? Dobra. Hadesiak, otwieraj. Otwieram. Chyba jest akurat koniec fali, więc na głód. Dobra, zmieniam, żeby położyć sobie amunicję tam. A, bo my tędy mamy gdzieś później, tak? A wiesz już, jak się zmienia? Tak, pod X-em. A, widzisz. Admiros też ma ten przecież. Admiros mógł mi powiedzieć wcześniej, ale... ale nie Admiros... pytałeś chyba. Mówiłem kilka razy, że nie wiem, jak zmienić na drugą rzecz. To ja nie słuchałem najwyraźniej. Dobra, wbija tylko Hadesiak. O kurde, piętrowe to jest. Dobra, szybko, Hadesiak, ogarniasz na początku wejścia. My bronimy poza z reszty. A Hadesiak otwiera skrytki i tak dalej. Ładowanie. Bo zaraz, uwaga, zaraz fala będzie. Tym razem mamy tu piętrowe te, nie? Dziwne, że teraz nie było tego bossa. No, bo on mi się wydaje, że to jest losówka, co nie? Dobra, jest fala, bronimy tu reszty tak jak zawsze. A może to też zależy od tego, jak długo my jesteśmy w banku, czy coś takiego? Nie, mi się wydaje, że to jest losowo generowane, jest boss czasami. Chociaż ostatnio, za każdym razem jak graliśmy na tej mapie, póki co to był boss. Pierwszy raz nie ma bossa. W sensie kapitana. Wszystko jest otwarte. Ułatwione. Będę pakował do toreb. Ach, skrytki? Skrytki zaraz. Na górze będzie buldożer. Taker. Po prostu wiesz, zapakuję wam już torby. Ogarnia się tą górę? Dobra. To skryt, ten, torby, no dobra, zapakuj torby i potem skrytkami się zajmij. My się zajmujemy tu otoczeniem. Buldożerów mam dwóch, pomocy potrzebuję i Clocker, tam śmieszek biegnie. Jeśli... Dobra. Oła. Tu jakiegoś złota nie pominąłem. Przyszło przy armor, no tak. Okej, tu są skrytki później. Oj, ty, dobra. Ale tu jest tych skrytek? No, musisz wszystko potwierać, panie Hadesiaku, no. Dlatego my osłaniamy dwór, co nie? Dobra, zaczynam... Pamiętaj, że mam zbroję. No to musisz umiejętnie grać po prostu i tyle. Auć. A, dobra, muszę iść sobie przeładować. Powiedzmy, że jeszcze na 6 tarcz mi starczy amunicji. Otworzysz jeszcze skrytki? Jeszcze ja mam. Tak, otwieram skrytki. Dobra, jakby co jeszcze... A ten, Mati ma. Pamiętaj, że wiesz jak otwierać skrytki, żeby jak najmniej marnować? Klikacz, tak. Takie dwa pociągnięcia, co nie? I tak, otwiera tak, się skrytka. Tak. Jak myślę, że zaraz kapitan ma przyjść. Nie, raczej teraz już w tym etapie nie przyjdzie. On przychodzi raczej wcześniej, wiesz? Ogólnie może to jest taki kapitan śmieszny. Klakar. Zaraz będę otwierał drugą partię ich, nie? Bo to otwieraj i zbieraj. Coś jest w ogóle w tych skrytkach? Tak, takie? Mnóstwo. Są to hajsy, czy to są takie znajdźki tylko? Różnie. Dobra. Od góry dużo ich idzie. Wiesz, bo też jakieś złoto się trafia. O, to fajnie w sumie. Z całej skrytki na razie 3 bary złota mam. Od góry idą. Ogarniesz tam Admiros? Idź pomóż Mati. Nie, ale nie, daj radę. Auć. To jest wszystko stąd. Tak, dobra. Jak my chcemy przenosić w ogóle te worki? Wszystkie no, naraz? No, Hades, jak ty będziesz przenosić, a my będziemy cię osłaniać, czy coś takiego. Okej. Rozumiem. Do zrobienia. Do zrobienia, ja mam daleki rzut. No, ja już też niedługo będę miał, tylko potrzebuję wyższy poziom. Kurde, no nie mogę. Mam problem z amunicją. Ej, amunicja gdzie jest? Ej, Mati, rozłóż amunicję gdzieś. W środku jest moja. Dobra.
czekaj. Przy schodach chyba było, że? Nie, nie przy schodach, dawaj tu za półką. Tu? Ale tutaj tak, jest za półką. Toreb, nie? Daj za ten, za... Ale Maciej, gdzie jesteś? Nie, no. Tutaj rozłóż, o tu za zbiórkiem. Dobra. Już prawie kończę, jestem w połowie drugiego od tego. Jej. Ile tam otworzyłeś? Jeszcze mam parę do otwarcia i możemy ruszyć. Od razu jak tam masz złoto, to wyrzucaj to na zewnątrz. Tak, jest. No, ale patrzcie, lepiej, ale patrzcie jak dobrze idzie nam ogarnianie teraz, kurczę. Mamy większe pole do popisu, może. No, większe pole jest łatwiej. A jak wchodziliśmy do sejfu, to była masakra przecież. Za ciasno tam było. No. Boże, trochę znowu. Dobra, kolejne przeładowanie amunicji. Dobra. Buldożera mam też jednego. Tak, bo tyle policjantów by wysłali na jakichś czterech rabusiów. No tak, no już tak to jest, widzę. No w końcu to jest największy bank, to jest symulator tak naprawdę. Tak wyglądają napady na bank. No stary, no. To z tego, że czołgiem by ci mógł jechać tutaj niedobrze, ale... No tak wyglądają napady na bank. Jechać. Dobra. Właśnie. Lechaj, co mamy, kupmy sobie czołg następnym razem, Bloody. Panie Bloody? Tak? Wiemy. Wszystko masz? Wszystko. Możesz. Dobra, to ty przenoś, my cię osłaniamy. Wszystkie mam. Przerzucaj, przerzucaj Hadesiak, będzie tak lepiej. Jejku, znowu misja z przerzucaniem, o boż. Ale nie, 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 co wy robicie? Tylko Hadesiak, ludzie, ogar! Przecież ja sam nie ogarnę tu terenu. Nie, tylko panu byłem, mówiłem i tak. Aha, dobra. Przestraszyłem się, że wszyscy się wyrąbali i tylko ja mam to ogarnąć. Hadesiak, przede wszystkim. Przerzucaj, jak Hadesiak rzuca, Blady już krzyczy. Taser, taser. Smutno. Ops. Też słyszę teasera. O nie, mam stuntera, złapał mnie. Gdzie? Kurze. O, dobra. Dzięki. Najgorsze jest to, że niektóre worki to są ze złotem i one nie lecą tak fajnie, więc... Boli, 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 bardzo boli. A może kupmy sobie teleporter i będziemy teleportowali te pieniądze. To jest proszek fiu chyba. Proszek fiu, dokładnie. Proszek kibelka. Ale nie ma tu kibelka. No, to by nie było łatwe. Zanieść do kibelka, później jeszcze teleportacja. A. Tak za każdym razem. Dobra, z każdą jest koniec fali. Dobra, przenosimy póki jest koniec fali. Pomagamy Hadesiakowi w sensie. Koniec fali? Nie wydaje mi się. Ogólnie tutaj na schody ten. Jest to mniej. Jedna osoba ogarnia póki co. Czyli Admiros to ogarnia i reszta przynosi. Aha, dobra. Czekaj, bo coś tu bije. Bo ktoś tam strzela, co nie? Tam na górze strzelają. Ja już po nich idę. No to ci na górze są najgorsi chyba. Jest jeszcze amunicja w środku, nie? Tam do czerpania. Dobra, dobra, dobra. To ja zaraz wezmę. Albo dobra, już wezmę. No, to jest dobry układ w sumie. Jedna osoba przynosi, reszta osłania go, to jak to się sprawdza. A, tam jeszcze na górze są. Co za typy. Wszystko zabrałeś, Hadesiak, każdą skrytkę. Możesz sprawdzić jeszcze na. Dobra, jeszcze szybko przelecę. Dawaj, dawaj, gdzie dawaj. Były skrytki? Mamy... Nie, dawaj, na górze dawaj, piętrach, czy na górze i na dole. Nie, myślałem, ale się przestraszyłem, że już. Ej, bo teraz mamy spokój. Wiem, że dlatego przenoście to. Ej, hajsu zapomniałeś, Hadesiak, ale żeś byś zrąbał. Dwóch skrytych hajsu nie wziąłeś, ziom. Musiałem przeoczyć. Dlatego dobrze, i że złota! Skończyłeś. Ale żeś ziom byś dobrze, to zrobił. Ci pomóc. Szybko, szybko, weź te skrytki te. Ale właśnie o to chodzi, żebyś sprawdził, nie? Bo ja nie byłem pewny. Za dużo jeszcze pieniędzy pójdę sprawdzić. Nie, już spoko, ja tu sprawdzę dokładnie to. Za dużo było tych pieniędzy, oślepiły mnie. Góra czysta. Dobra, ja tu wezmę tą ostatnią skrytkę. No nie wezmę, ja wezmę tą ostatnią skrytkę. I przyszedł. Szybko. Przyszedł. Dobra, uda nam się uciec, nie musimy z nim walczyć. Olać tylko... Czyli przyszedł kamień. Dobra, bierzemy tu i idziemy. To już rzut beretem jest do tego. Rzut beretem, tak. Dobra, to ja rzucam do osłaniacie, nie? Bo jak skoro ten... Dobra. Jeszcze nie ma ludzi, to rzucamy wszyscy, ale zaraz będziemy się osłaniać. Torebka. Wszystkie do tego pomieszczenia, co nie? Tak, wszystkie do tego pomieszczenia i do tego. Całe szczęście nie musimy ich przenosić. A wyobraź sobie teraz, Admiral, żebyśmy je przenosili przez całą mapę. Boże, dobra! Nie.
Hadesiak, przenosimy, osłaniamy. Dobra, ja już to jest tylko na tyłach i już tylko strzelam. Macie granata, pan. Hadesiak, do autobusu to wnosisz, od razu ci mówię. Jasne. I rzucaj to do autobusu. Jak wszystkie będą w autobusie, to będzie już bezpiecznie. Boże, jaki tu jest rozpierdol, nie? Z tymi torbami. No. To jeśli jesteśmy w pokoju, to dwie osoby mogą nosić. O. Dobra, pomogę ci trochę. No bo to trochę trwa jednak, nie? Jak one będą w autobusie, to już praktycznie jest zrobione. Bo to już wiesz, nie będzie miało jak za bardzo, będziemy mieli jak za bardzo jak nam zabrać. Jak to już będzie w tym autobusie. Dobra, jakieś trip miny jeszcze, żeby jak coś nieproszeni goście. Dobry pomysł, Hadesiaczku. To na razie spokój mamy. Zawsze tak zbyt to spokojnie tak... jest. Bo wiesz co, mi się wydaje, że po prostu oni nie ogarnęli trochę. W sensie, oni tam przy kapitanie stoją czy coś takiego. Pilnują pewnie kapitana, bo jest... Może się tak coś takiego jest. Okay, ciężko powiedzieć. Nie, oni tam są obok zaraz, po prawej stronie, ale nie wchodzą. Może są głupi, stwierdzili, dobra, niech już uciekną, mamy dosyć. Tyle ludzi zginęło. Nie są warci tego hajsu. No, nie są warci tego hajsu. Ej, dobra, wiecie co, już możecie... Ile ich tu jest? Chodźcie tu, panowie. Nie, osłaniecie jeszcze. Hadesiak, przenieś do samochodu już. Już powoli mogą tam. Do Hadesiaku, przenieś, nie. Nie, już do samochodu bezpośrednio już biegnij. Z autobusu do samochodu. Mówisz, mam. Tak. A my będziemy osłaniać. Wiesz, chodzi o to, że w autobusie już można się bronić, nie? Można, ale lepiej przebronić przed autobusem. O. Nie umieraj. Nie umieram przecież, no spokojnie. Ohohohohohohoho. Bawię się z nimi, wiesz? Taka zabawa jest. Dostałem teasera pomocy. No, dzięki. Dobra, już zanośmy to. Dobra, zanoście to już. Ale jakiegoś dobrego masażysta musicie mi ta załatwić, nie? W podnoszeniu tych wszystkich toreb. No tak, w sumie. Chciałbyś. Dobra, to ja wam tam rzucam, nie? Te pieniądze. Monet to tam ten, golda żeśmy tu nie. No pieniądze najlepiej. Wszystko bierzemy! Pieniądze najlepiej lecą. O ile z tego będziemy mieli hajsu? Nie, nie wiem, ale myślę, że to będzie dużo, dużo, dużo doświadczenia, dużo hajsu, bo misja bardziej hardkorowa jedna. Jakby nie patrzeć. To jest jakby. Nie wiem, Mati, dajesz tam sobie radę? To ja? No. Eee, spokojnie. Golda chcę po całej długości nosić, bo to jest zabawy więcej. Dobra, jest myślę, story. Że easy. Myślę, że easy. Możemy iść spadać stąd. A oni z drugiej strony nie ogarniają, że to jest parking i nic tam nie zrobią. Dobra, luz. Można zabierać to. Już nic nie zrobią. Ale hajs. Ja cię kręcę, co nie? Trochę. Zrobione. Się. No i co? Nie było tak źle. W końcu, trzecie podejście się udało. Uhu! Jej, nawet hajs się skończy kiedyś? Kończy się już. Aha, a szkoda. Rzucił ostatnią torbę, Admiro, zrzucił ostatnią torbę. Wszystko zaliczyło nam, wszystko no jest. No. Dobra, spadamy. No i spadamy. Uhu! No jest, nie, zrobiliśmy to! 4,5 tylko? Ale to z kontraktu. To z kontraktu. A z kontraktu, a? 4600 spadł. No nie, hajsu chyba nie wiem. Nie, no, nie tak dużo. Po 2 miliony to nie jest dobrze przecież, co wy chcecie. Zobaczmy mnie doświadczenia, bo to mnie zawsze ciekawi. Jakieś coinsy w ogóle nie. Coinsy są, to są do safe house. Ale nie ogarnąłem ich, jak ich używać i tak. O kurde, ale dużo expo już dostało. O! Jakiś rekordzik wleciał u mnie. Ja dostałem milion. Ja też. Milion 100. To rekord, ja w życiu jeszcze tyle expo nie dostałem. Rekordzik wleciał. Chyba, tak coś myślę. Ale hajsik, ja cię kręcę. Jest expik, jest. Ajs. O, i mam level, wiecie jaki mam level? 6,9 teraz. No, dobry level wleciał. Ale poszły. 9. No, 6,9, dobra. Elegancki levelik mam. 8. Co mi tam plunka? Ulepszenie do broni, do minigana, save-wiki. Zobaczymy jakie. O, save dostałem! I możesz ten save otworzyć? To jest ten? Ja ten co ostatnio dropnąłem, Bloody, mogę otworzyć normalnie, Mati może otworzyć. Ja mogę.
Mój jest taki chyba nieotwieralny. Tak, twój jest nieotwieralny, a Matiego jest chyba otwieralny. Dobra, i tym akcentem kończymy dzisiejszy niesamowity odcinek. To była bardzo fajna, emocjonująca misja. W końcu ją rozpracowaliśmy i zrobiliśmy ją, bo uważam, że w bardzo elegancki sposób. Dobra, tym akcentem kończymy. Elo, elo! Na razie, elo!